W dzisiejszej Ewangelii Jezus zauważa niewidomego człowieka. To jest pewien paradoks, że Bóg zauważa człowieka ułomnego. Zauważa jego ślepotę, jego sytuację życiową, która po ludzku od urodzenia jest już nie do rozwiązania w sposób pozytywny. Tym niezrozumianym cierpieniem, doświadczeniem tego człowieka są zainteresowani uczniowie. Pytają Jezusa, jak to jest możliwe? Kto zawinił? Szukają jakby winowajcy tego faktu, który ten człowiek doświadcza. A Jezus pokazuje bardzo ciekawą sprawę, że to nie przodkowie, nie rodzice są winni temu, że ten człowiek cierpi, że doświadcza pewnego braku w swoim życiu. Ale są to sądy Boże, które dla człowieka nie są do zrozumienia. Jezus podchodzi do tego człowieka. Robiąc ze śliny błoto, nakłada mu na oczy i każe mu obmyć się w sadzawce. Człowiek posłusznie idzie się obmyć, jakby zdjęte łuski z jego oczu, zaschłe błoto. Opuszcza go również jego niemoc. Zaczyna widzieć, zaczyna postrzegać świat. Również zafascynowani tym cudownym wydarzeniem faryzeusze zaczynają go pytać, jak to się stało? Jak to jest możliwe? Przecież ty, pełen grzechu od samego urodzenia, a jednak widzisz, kto ci to zrobił? Tłumaczenia tego człowieka rozpoczynają ogromną batalię i ogromny sąd tak naprawdę nad tym człowiekiem i nad Bogiem, który dokonał tego cudu. Ten człowiek tak naprawdę w swoim doświadczeniu przeżywa odrzucenie. Odrzucenie przez ludzi, przez tych, którzy byli najbliżej, można powiedzieć, Boga w tamtych czasach. Aż w końcu spotyka Jezusa, który pyta go o wiarę. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? Bo to właśnie Syn Człowieczy, Bóg, Jezus Chrystus, przyszedł na świat, aby uzdrowić tych, którzy nie widzą. I aby dać światło tym, którzy siedzą w ciemnościach. Ta sytuacja i ta cała Ewangelia sprowadza się również do naszego życia duchowego. Ile razy my jesteśmy niewidomi? Ile razy my w naszym życiu nie widzimy własnych grzechów? Ile razy my jesteśmy tak naprawdę nastawieni na drugiego człowieka w sposób negatywny? Ile w nas jest hipokryzji? Ile wytykania komuś błędów, jego grzechów, przyzwyczajeń, wad? A nie patrzymy na siebie. To przybliżanie się w prawdzie do Pana Boga jest również naszą drogą, jest zaproszeniem dla nas. Każdy z nas w sakramencie Chrztu Świętego otrzymał świecę odpaloną od paschału, symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego, aby przez całe nasze życie, nasza wiara, tak jak ta paląca się świeca, oświecała nasze życie, oświecała nasze powołanie. A jeżeli Pan Bóg powołuje, to znaczy, że widzi potencjał w każdym z nas, jako chrześcijaninie. Widzi w każdym z nas tą moc, że możemy dzięki Bogu, dzięki Jego zbliżaniu się do Niego, tak naprawdę w swoim życiu, przez zobaczenie grzechu, zyskać odpuszczenie win i życie wieczne, do którego każdy z nas jest powołany. Niech ta dzisiejsza niedziela, niedziela radości, niedziela letare, jak liturgia ją nazywa, będzie również czasem uradowania się z faktu, że już to pierwsza połowa Wielkiego Postu za nami, ale również z faktu tego, że każdemu z nas Jezus chce dzisiaj ofiarować nowe życie.